Około pół roku temu przygotowaliśmy dla Państwa platformę edukacyjną, która poświęcona była zagadnieniom niedomykalności zestawki mitralnej. ilości wejść na stronę internetową ponad tysiąc świadczy o tym, że był to pomysł trafiony. Mam nadzieję, że także informacje zawarte służą Państwu w podejmowaniu decyzji w codziennej praktyce. Czy stało się coś nowego, o czym warto byłoby wspomnieć, a co dotyczyłoby zestawki mitralnej? Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem, który intensywnie się rozwija zarówno badawczym, jak i klinicznym jest wtórna niedomykalność zestawki mitralnej, co wiąże się z epidemią niewydolności serca. Nie bardzo wiemy, jak postępować z chorymi, u których Wtórna niedomykalność mitralna jest problemem dominującym. Ostatnio wiele mówi się o leczeniu przezkórnym przy pomocy zapinki Mitra -klip. Bardzo ciekawe prace, które są publikowane, coraz więcej ośrodków zajmujących się tą techniką. Niemniej nadal nie wiemy, kto najbardziej korzysta z, tej, z tego sposobu leczenia. Na pewno pojawia się grupa chorych, u których będziemy pewnie w przyszłości, niedalekiej części, Stosować terapię przez skórno, mianowicie chorzy z ciężką niewydolnością serca, u których nie możemy rozważać opcji kardiochirurgicznej. Podobnie chorzy po leczeniu resynchronizacyjnym, u których. Problemem pozostaje niedomykalność mitralna pomimo przywrócenia prawidłowej synchronii. Mamy na to pierwsze dane, że w tej grupie chorych poprawia się wydolność mierzona klasą Necha, zmniejsza się stopień niedomykalności. Czekamy na wyniki dotyczące przeżycia odległego.